Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Mieszkańcy Osin narzekają na przeciągający się remont mostu, który całkowicie zamknął na wiele miesięcy drogę powiatową. Problem w tym większy, że wkrótce zamknięty zostanie drugi most od strony Borku Mieleńskiego. Przypomnijmy, modernizacja drogi trwa od połowy października. Największy problem to most od strony Kępna. Jego budowa miała zakończyć się przed świętami Bożego Narodzenia. Do tej pory jest nieprzejezdny. Przyszły w piątek, prawdopodobnie już, na pewno potwierdzał również wykonawca i inspektor nadzoru, że w piątek będzie uruchomiony przejazd przez tą kładkę, przez ten most, aby mieszkańcy mogli już docierać do tych swoich posesji na końcu ulicy Osińskiej i na początku Osin już bezpośrednio przez ten most. Oczywiście będzie ten ruch ograniczony tylko i wyłącznie dla samochodów osobowych. Natomiast ruch ciężarowy dalej będzie związany z objazdami. Mieszkańcy Osin zgłaszali wielokrotnie, że most być może będzie usytuowany o 26 cm wyżej niż droga, dlatego tak chaotycznie przebiegają prace nad nim. Czy ktoś nie popełnił błędów na etapie opracowywania stosownej dokumentacji technicznej tej inwestycji? To z informacji, które przekazywali również społeczni inspektorzy, bo to tak to też trzeba nazwać, to było zweryfikowane. Niestety informacje, które otrzymaliśmy od Wód Polskich, może wprowadziły delikatnie pewnego rodzaju zamieszanie, ale w chwili obecnej poziom dna mostu jest prawidłowy i w niczym nie będzie przeszkadzał prawidłowemu spływowi rzeki. Wykonawca inwestycji poinformował starostę, że w trakcie wykonywania wpustów ulicznych pojawił się problem z posadowieniem wodociągu na odcinku nieujętym do przebudowy. Firma poinformowała, że pozostawienie tego bez przebudowy będzie skutkowało przemarzaniem, wyciekami i degradacją nawierzchni. Sieć należy do wodociągów kępińskich. Rzeczywiście podczas robót ziemnych wykonywanych przez wykonawcę na budowie okazało się, że sieć wodociągowa mająca lat 50, budowana przez Społeczny Komitet Wodociągowania Wsi Osiny pod patronatem byłego przedsiębiorstwa komunalnego, posadowiona jest na tej, a nie na innej głębokości rzędu 50-70 cm. Dlaczego podczas planowania tej inwestycji już w 2019 roku nie doszło do porozumienia powiatu kępińskiego z wodociągami kępińskimi, aby przy okazji gruntownej modernizacji drogi przeprowadzić również renowację całej infrastruktury podziemnej? Być może zabrakło dobrej woli. Teraz trzeba będzie wyasygnować dodatkowe środki, aby przeprowadzić niezbędne prace. W przeciwnym razie często może dochodzić do różnych awarii sieci. Spółka Wodociągi Kępińskie doszła już do porozumienia w tej sprawie z wykonawcą, chociaż prezes ubolewa, że odbędzie się to kosztem innych inwestycji. Problem jest przede wszystkim finansowy, bo wodociągi są również spółką, która korzysta z pieniędzy wpłaconych przez mieszkańców. Tu nie ma pieniędzy niezagospodarowanych. Z czegoś trzeba zrezygnować, żeby wybudować coś, a konkretnie w tym momencie tą sieć wodociągową, żeby powiat mógł realizować w dalszym ciągu inwestycje. Wodociągi podjęły już decyzję, umowa z firmą Larix, wykonawcą przebudowy drogi, została również z wodociągami podpisana umowa pomiędzy firmą Larix a wodociągami. Ta sieć będzie przebudowywana, ale życzyłbym sobie, pragnąłbym, żeby w przyszłości tego typu zamierzenia ze starosty były wcześniej konsultowane, bo niby jesteśmy właścicielem sieci. Sieć budowana 50 lat temu. Wiadomo mniej więcej w jakim pasie idzie, nie wiadomo na jakiej głębokości. Tego żadne podkłady nie odzwierciedlają. Starosta występuje do wodociągów kępińskich o uzgodnienie, wydanie warunków technicznych. To jest rok 19. Mamy rok 21, wodociągi, starostwo ogłasza przetarg na przebudowę drogi i wynikają problemy z siecią wodociągową. Skąd wodociągi mają ad hoc znaleźć ponad 1 000 000 zł, żeby móc sprostać wyzwaniom? Problemy odczuwają wszyscy mieszkańcy Osin. Odczuwa też gmina, która musi dzieciom z terenu Borku, Szklarki i Osin zapewnić dojazd do szkoły. Pierwotnie pan starosta i firma realizująca zadanie deklarowała, że most na ulicy Osińskiej zostanie otwarty do końca roku. Mamy 1 marca i ten most jest nadal nieczynny.
Nie mówię o rozjechanych drogach, o gminnych, o problemach mieszkańców, którzy kilkakrotnie dowożą dzieci na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne. Cały ten ruch obecnie jest kierowany przez Hanulin. Okazuje się, że za chwilę problemy mogą być jeszcze większe. Nie wszyscy z Państwa może wiedzą, że drugi most na końcu Osin też będzie rozebrany i będzie budowany od podstaw. Szanowni Państwo, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że w tym samym momencie nieczynne będą dwa mosty, bo praktycznie Osiny będziemy mieli odcięte od świata, ale co mają zrobić mieszkańcy Szklarki i Borku Mieleńskiego, dla których jedynym praktycznie dojazdem do Kępna to będzie objazd przez Bralin, bądź ewentualnie dla lekkich samochodów przez Przybyszów. My jako gmina, która organizuje dojazd dzieci do szkoły, mamy podpisaną umowę z przewoźnikiem. Przewoźnik dysponuje jednym autobusem. Gdybyśmy chcieli teraz dzieci ze Szklarki, z Borku dowieźć do Kępna, wykonać ten kurs przez Bralin czy przez Przybyszów, a później wrócić przy zamkniętym moście na Osińskiej jeszcze przez Hanulin po kolejne dzieci, jeżeli te dzieci miałyby dotrzeć do szkoły na godzinę 8, to dzieci musiałyby wyjść z domu pewnie o 6:30. Musielibyśmy zapewnić tym dzieciom po dojechaniu do szkoły pierwszym transportem świetlicę. Nie wiem, jak zareagowaliby rodzice, gdyby o 6:30 rano musieli dzieci jeszcze w okresie zimowym praktycznie, gdzie no mamy przymrozki, gdzie jest zimno, pogoda jest niepewna. Te dzieci musiałyby tak wcześnie rano wstawać, a pytanie jeszcze, o której te dzieci by dojechały z powrotem do domu. To jest moim zdaniem nie do zaakceptowania. Nie dziwię się takiej postawie, natomiast z naszych informacji, te, które zostały przekazane po ostatniej Radzie Budowy, ten ruch będzie otwarty dla mieszkańców. Natomiast w międzyczasie oczywiście wykonawca musi robić wszystko, aby uzupełnić te wszystkie informacje, które winne są przedłożyć do ratusza i uzyskać tą zgodę, bo mam wiedzę, że wszystkie opinie są już w dyspozycji wykonawcy, tylko brakuje ostatecznej opinii tutaj pana burmistrza. Uzgodnimy tą dokumentację, zaopiniujemy ją. Natomiast po pierwsze musi być otwarty pierwszy most na ulicy Osińskiej, a po drugie musimy dogadać się co do spraw finansowych związanych z dopłatami do tych dowozów. Nie wiem, kiedy inwestycja się zakończy. Kilkakrotnie pytałem generalnego wykonawcę, pytałem starostę, pytałem powiatowy zarząd dróg, jeżeli chodzi o termin otwarcia mostu. Tych dat już było co najmniej kilka, bo tak jak mówiłem, był to koniec roku, był to styczeń, połowa lutego, jest 1 marca. Nie wiem, kiedy ten most zostanie mieszkańcom udostępniony. I tak jak powiedziałem, czekam z uzgodnieniem i zdaję sobie sprawę, że ten drugi most też trzeba wyremontować, też go trzeba zamknąć. Wykonawca nie chciał się zgodzić na nasz pomysł, żeby zrobić tymczasowy przejazd obok, który ułatwiłby mieszkańcom życie ze względów na jakieś tam trudności, powiedzmy sobie, z pozyskaniem gruntu, z dogadaniem się z okolicznymi rolnikami. Natomiast nasz warunek jest taki, że te różnice w kursach, w dojazdach dzieci chcemy, żeby częściowo wykonawca nam po prostu zrekompensował i żeby bezwzględnie został otwarty most tutaj na Osińskiej. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.